Papież Franciszek stanął w obronie Jana Pawła II przeciwko bezzasadnym insynuacjom. Wbrew pozorom, proszę Państwa, wcale nie chodzi jednak ani o czasy krakowskie, ani o film Marcina Gutowskiego, choć niektórzy zdawali się to sugerować. Dzisiejszy program będzie przypominał nieco kryminał, odejdziemy od naszej zwykłej konwencji i spróbujemy zobaczyć, co się wydarzyło wokół Emanueli Orlandi. Oczywiście zajmiemy się tym zaraz po tym, jak się z Państwem przywitam. Ania Marzycielka pierwsza na YouTubie. Nikogo to nie dziwi. Monika z Warszawy melduje o manewrach, ćwiczeniach, dlatego na Ochocie cisza i spokój. Ore, ore mówi o kryminalnych zagadkach Watykanu i owszem... I Belgia, ktoś tu pisał, a Marciszon pisze, że dekoruje tort wieczorami. Pani Tomira, że w koszalinie ktoś posadził wzdłuż drogi kwitnące żonkwile, to posadzić to musiał jesienią, jak żonkwile teraz kwitną, prawda? Cóż tam jeszcze? Pani Ania pierwszy raz na żywo w komentarzach, 74 pisze, że w Rajczy pada. Pani Ania skończyła pakować paczki poza kończeniu serii licytacji na rzecz ludzi na granicy. Bardzo serdecznie polecam tę licytację. Proszę wejść na stronkę na Facebooku. Pani Teresa zamienia się w słuch, ćwicząc nowoczesną kaligrafię. Państwo robią tak fascynujące rzeczy w trakcie słuchania tego programu, że ja zazdroszczę, że nie mogę zajrzeć w drugą stronę do Państwa i że to Państwo oglądają mnie. Pan Antoni pisze, że Chrystus zmartwychwstał w prawosławny wtorek paschalny. Prawdziwie zmartwychwstał. Wstał. Pani Ania też dopytuje, co to jest nowoczesna kaligrafia. Bardzo chętnie poczytam. Koncert w Radiu Nowy Świat. Piękny dzień we Wrocławiu. I już się Facebook melduje i Żoliborz, i Bydgoszcz. A pani Agata trudny dzień miała i aż zapomniała o naszym programie, no ale się zdarza. I Brwinów się melduje, i Luboń pozdrawia, i Berlin. Deszczowy dzień, pani Urszulo, tutaj było pięknie, słonecznie, zapraszam w te strony, tutaj Wielkopolska słońcem. I tutaj Warszawa jeszcze, w Anglii piękna wiosna i w Łodzi nie wiem jaka pogoda, a zamyślony medalikarz pisze, że poziomowe sprzątanie szaty. Znaczy sprzątanie szafy rozumiem, co to znaczy poziomowe sprzątanie szafy, nie wiem. Czy się odniosę do dokumentu Netflixa? Nie, dlatego że dokumentu Netflixa nie oglądałam, nie ogarnę, znaczy wiem jak się obsługuje Netflixa, nie mam czasu i nie oglądam zasadniczo filmów. Kot Sisi śpi na pufie i zagląda na pozimowe, a nie poziome. No tak, to z tego sprzątaniem szafy. Albo ja źle czytam, albo literówka była, nie będę sprawdzać. Pani Elżbieta mówi, że zaraz będzie sprzątała bałagan na biurku. Ja też dzisiaj biurko musiałam umyć, bo już bardzo tego potrzebowało. Proszę Państwa, to jest program Reporter z Wycinków Świata. Monika Białkowska, zapraszam serdecznie. Madagaskar pozdrawia. Już wrzucam Państwa komentarze, bo się zagapiłam. Ja przyznaję, że jestem ostatnio troszkę wyłączona ze świata mediów. Świat dotykalny, namacalny, trochę intensywniej się domaga mojej uwagi. Mam w domu chorą mamę, to dosyć mocno angażuje, dlatego też proszę wybaczyć. Przez jakiś czas te programy mogą być nieco krótsze. Bardzo za to przepraszam, ale nic też na to poradzić nie mogę. Ale to, że jestem trochę z mediów wyłączona, nie sprawia, że od czasu do czasu coś mi jednak nerwów nie podniesie, znaczy ciśnienia nie podniesie. No i wczoraj udało się to wieczorem niekomu innemu, jak samej katolickiej agencji informacyjnej, której się dostanie. Czy ja się w końcu kiedyś przestanę narażać kolejnym ludziom, to ja nie wiem. No ale trudno. Agencja informacyjna jako taka. Generalnie agencja informacyjna to nie jest zwykłe medium. W Q&A ktoś pytał ostatnio o dziennikarstwo tożsamościowe, które z samego założenia nie jest dziennikarstwem bezstronnym, tylko jest dziennikarstwem
walczącym, sprzyjającym konkretnym poglądom, konkretnie prawicowym poglądom, bo właśnie na prawicy to pojęcie mediów tożsamościowych zostało ukute. Innymi słowy, dziennikarze w tym rozumieniu nie są od tego, żeby informować, a raczej od tego, żeby walczyć, czy żeby przekonywać do tego, do czego oni sami są przekonani, albo zakładam również jest możliwe, że do tego, kto im płaci i do tego, co ktoś uzna za słuszne, zaplątałam się. Dla mnie, proszę Państwa, taki typ dziennikarstwa w ogóle nie zasługuje na miano dziennikarstwa. Oczywiście ja, wypowiadając się jako Monika Białkowska, nigdy nie będę w pełni obiektywna. Mam swoje poglądy, preferencje i tak dalej, i tak dalej. Poza tym nie mam oglądu sama ze wszystkich stron. I oczywiście będą takie sprawy, w których będę mówiła, co jest prawdą, będę mówiła, co jest kłamstwem. Bo my czasami zapominamy w dzisiejszym świecie, że nie zawsze wystarczy mieć opinię. Najpierw trzeba mieć jakąś po prostu wiedzę, ale też nie staram się tutaj Państwa do żadnego poglądu wychować, ani do żadnego poglądu prowadzić, a tym bardziej nie posługuję się żadną informacją w taki sposób, żeby osiągnąć jakiś swój cel. Bo wtedy to już nie jest dziennikarstwo, to jest po prostu propaganda. Jeżeli fałszuję przekaz, jeżeli fałszuję prawdę, jeżeli wybieram z tej prawdy to, co Państwa popchnie w tym kierunku, którego ja oczekuję. Propaganda albo manipulacja tłumem. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo agencje informacyjne z założenia, z takiego ideału powinny być dokładnie po drugiej stronie takiego dziennikarstwa tożsamościowego. Aż mnie boli, kiedy to nazywam dziennikarstwem, proszę wybaczyć. Agencje są po to, żeby dawać informacje, czyli fakty wyprane z emocji, a na pewno wyprane z interpretacji. Są po to, żeby innym mediom dawać to, czego inne media same nie są w stanie zdobyć, no bo jest oczywiste, że nie da się mieć, nie wiem, korespondentów w każdym miejscu świata, a na dodatek korespondentów znających się na wszystkich tematach świata. Dlatego te agencje informacyjne w dzisiejszych czasach często się specjalizują, no i w ten sposób mamy również agencję katolicką, specjalizującą się w dostarczaniu innym mediom wiadomości z życia Kościoła. I to jest świetne. Świetne jest, że KAI istnieje. Co mi tu wyskoczyło? Co więcej, jest bodajże drugą, co do wielkości, największą agencją katolicką w Europie. Świetne jest to, że KAI ma swoich korespondentów chyba w każdej diecezji w tej chwili, że ci korespondenci mają płacone za każdy news, więc rzeczywiście te informacje starają się do centrali przesyłać, kiedy tylko coś się dzieje. System jest tak naprawdę dosyć sprawny, tak? Jeżeli mamy ludzi, korespondentów we wszystkich diecezjach, gdyby jeszcze ci korespondenci dostawali solidne pieniądze, byłoby idealnie, ale to się sprawdza, tak? To działa. Bez tych korespondentów rozsianych w diecezjach i tam mieszkających i znających tamten lokalny kościół, proszę Państwa, my byśmy nie wiedzieli za każdym razem, co akurat powiedziała jego skromna osoba, co powiedział prymas Polski albo co powiedział arcybiskup Ryś, a tak dzięki tym korespondentom informacje ładnie same spływają z terenu i dziennikarze z całej Polski, czy kto wykupi dostęp do KAI-u, ma do tego dostęp. Janina pyta, to czym jest dziennikarstwo TVP. No jest przykładem właśnie dziennikarstwa, tak zwanego dziennikarstwa tożsamościowego. Ja bardzo proszę panią, która pisała o tej nowoczesnej kaligrafii, żeby pani nam to wytłumaczyła, bo tu się pytania po prostu sypią, o co chodzi. Ja też bym chciała wiedzieć. Katolicka Agencja Informacyjna, jeżeli już przy niej jesteśmy, proszę państwa, powstała w 1993 roku i jest własnością Konferencji Episkopatu Polski. I kiedy powstawała, to było dosyć oczywiste rozwiązanie, czyją jest własnością, tak? Po 30 latach nie wiem, czy to jest rozwiązanie najszczęśliwsze nadal, zwłaszcza w momencie, kiedy to rzetelne informowanie o Kościele dzisiaj zaczyna stać w sprzeczności z interesem niektórych biskupów, którzy jednak zdaje się woleliby, żeby nie do końca o wszystkim informować. No ale oni jako konferencja te agencje finansują i to już rodzi pewne pytania o zależność czy niezależność. Pani Justyna pisze, że uwielbia to sformułowanie jego skromna osoba. No cóż, no sam
sobie ksiądz arcybiskup to sformułowanie wymyślił, przyjęło się doskonale. Musimy, proszę Państwa, rozumieć, że kiedy KAI powstawała, to było po zmianach 1989 roku, panował pewien kryzys informacyjny, świeckie media z jednej strony Kościołem niespecjalnie się interesowały, z drugiej strony, jeżeli już się interesowały, no to robiły to tak, że było widać, że nie do końca rozumieją, o czym mówią, no bo wbrew pozorom na Kościele trochę trzeba się znać i dzisiaj nadal wiele mediów nie rozumie, o czym mówi, i jak czasem słucham, to kwiczę ze śmiechu, jak się starają dziennikarze posługiwać niektórymi pojęciami, kompletnie nie wiedząc, co one oznaczają. Gdzieś przeczytali i myślą, że jak się to powie w ten sposób, to zadziała. No ale mniejsza z tym. I kiedy KAI powstawała, miała przełamać taką barierę milczenia i miała dostarczać informacje tak, żeby inni dziennikarze mieli na czym się oprzeć, żeby dostali pod nos merytoryczne, kompetentne i bieżące informacje, wiadomości tylko z życia Kościoła oczywiście, bo inne tematy KAI nie interesowały i nie interesują. I znowuż, nawiasem zupełnie mówiąc, jak zajrzałam sobie, plejada postaci związanych z początkami KAI jest zadziwiająca, sama byłam zaskoczona. W pierwszej radzie programowej był biskup Życiński, był biskup Pieronek, był biskup Chrapek, był biskup Gondecki, ale był też biskup Jan Terawa, a na uroczystym otwarciu agencji gościem oprócz nuncjusza Kowalczyka, który dzisiaj zniknął i o którym nikt nie pamięta i nikt nie pyta, dlaczego i dokąd zniknął, był też, proszę Państwa, gościem na otwarciu niejaki arcybiskup Theodor McCarrick. I super dzisiaj jest to, że jest taka agencja, która chce profesjonalnie informować o działalności Kościoła. Jest super, że ta agencja się rozwija, że proponuje nowe formy, że to nie są tylko newsy w biuletynie, że są bardzo ważne przecież i jakby myślę, że doceniane w środowisku jednak konferencje prasowe, że się pojawiają tam wywiady. Tylko trudno dzisiaj nie odnieść wrażenia, że Katolicka Agencja Informacyjna nie do końca wie, czym jest. Czyli czy nadal jest agencją informacyjną, czy jest po prostu katolickim medium zależnym od biskupów. Bo to dzisiaj, w dzisiejszym świecie przestało już być tożsame, to już się ze sobą nie zgrywa. Marcin pytał, kto ma to utrzymywać, jeżeli nie biskupi. Jest absolutnie naturalne, że biskupi utrzymują KAI. Mają prawo oczekiwać, jeżeli utrzymują ten KAI, że ta KAI nie będzie występowała przeciwko nim, że nie będzie ich kwestionowała, że nie będzie ich stawiała w niezręcznych sytuacjach, że będzie broniła tego, co oni głoszą, niezależnie od tego, czy głoszą Ewangelię, czy akurat własne poglądy. Założyli, płacą, utrzymują i mają naprawdę święte prawo oczekiwać, że medium, które stworzyli, będzie stało po ich stronie. Ale jednocześnie w sytuacji, w której jesteśmy, trochę taki system utrudnia taką uczciwą pracę agencyjną i utrudnia prawdziwą niezależność i wolność dziennikarską. I to sprawia, że taka KAI trochę, jak się ostatnio przyglądam, mam wrażenie, że przestaje być agencją informacyjną zgodnie z definicją agencji informacyjnej, a staje się oficjalnym medium Konferencji Episkopatu Polski, taką medialną przybudówką. Raz jeszcze, absolutnie Kościół, biskupi i KEP ma prawo do tworzenia takiego medium. Ja tu pytam o to, czy ono się powinno nazywać agencją informacyjną, bo to mi tutaj pachnie lekkim, nie chcę powiedzieć fałszem, ale zgrzyta mi, zgrzyta. Zgrzyta i nie do końca wiadomo, mam wrażenie, co z tym dzisiaj zrobić. Może gdyby szukać rozwiązań, to biskupi powinni, czy Konferencja Episkopatu Polski powinna mieć swoje medium i tych korespondentów i te biuletyny. Może powstać powinna obok naprawdę niezależna struktura, ale już niezależna od biskupów, ale rozumiejąca Kościół, która by informowała o wszystkim, również o tym, o czym biskupi niekoniecznie chcą informować, no ale powstanie takiej niezależnej struktury, no to już jest trochę sprawa nas, dziennikarzy, którzy się skrzykną i ktoś potrafi, będzie potrafił taką agencję założyć. I przyznaję, proszę Państwa, że dziennikarzom, którzy pracują w
Kafka, i to ja nie zazdroszczę, bo trochę bez własnej woli są wprzęgnięci w taki no, mało wygodny układ, ale też niektórych rzeczy zrozumieć nie jestem w stanie, bo one już wynikają z czyjejś osobistej decyzji i z tego, czy robimy jakieś świństwo, czy takiego świństwa nie robimy. I teraz dochodzę do tego, co mi podniosło ciśnienie. Proszę posłuchać, jaka informacja pojawiła się wczoraj na stronie KAI i na Twitterze. Zapowiedź informacji brzmi: będąc pewny, że wyrażam odczucia wiernych całego świata, powiedział na początku papież. I dalej czytamy. Papież oburzony obrażaniem Jana Pawła II. Będąc pewny, że wyrażam odczucia wiernych całego świata, kieruję wdzięczną myśl do pamięci świętego Jana Pawła II, który w tych dniach stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów, stwierdził Franciszek. Kropka. Tu ta informacja przynajmniej wczoraj wieczorem się kończyła. Pierwsze skojarzenie, jakie się pojawia, no to kurka nie, stąd to już tylko jeden krok do, nie wiem, ekskomuniki rzuconej na Marcina Gutowskiego. No bo przecież wiadomo, że to u nas trwa największe obrażanie papieża Polaka i kto by nos wyściubiał gdzieś dalej. No jest, papież Franciszek stanął w obronie Jana Pawła II. I dopiero jak dzisiaj w południe zajrzałam raz jeszcze na stronę KAI, żeby sprawdzić, po wczorajszym, co się tam zadziało, okazało się, że ktoś po cichu edytował informację i dopisał, że wcale nie chodzi o ekskomunikowanie Marcina i o polską wojenkę, ale że chodzi o sprawę Emanueli Orlandii, która z Polską nie ma nic wspólnego. Na Facebooku zaroiło się od komentarzy, które wytykały KAI nieuczciwość i żerowanie na ludzkich emocjach i wykorzystywanie słów papieża absolutnie poza kontekstem. Ja przyznaję, że też nie wytrzymałam. No i pewnie wtedy po tych komentarzach ktoś postanowił jednak te informacje poszerzyć i wyjaśnić, o co naprawdę chodziło. Brzydko się stało i powiem Państwu, że było mi zwyczajnie przykro, że już po raz któryś okazuje się, że na KAI nie mogę do końca liczyć, że nie mogę mieć pewności, że to, co tam znajduję, jest rzetelną informacją, a nie, że ktoś próbuje coś na mnie ugrać i wcisnąć mi jakąś swoją wersję, podając tylko fragment jakiejś wiadomości. Tym bardziej jest mi przykro, że wiem, że pracują tam naprawdę mądrzy i dobrzy ludzie i uczciwi dziennikarze i dziennikarze z ogromnym potencjałem. Jak widać, taka sytuacja dziwnego, formalnego czy instytucjonalnego rozdarcia nikomu nie służy, ani dziennikarzom, ani prawdzie. I to jest to, co mi ciśnienie wczoraj podniosło, bo poczułam, że znowu ktoś gra Janem Pawłem II, znowu ktoś gra papieżem Franciszkiem, a nikomu nie zależy na prawdzie. Aneta, w enter szarpane clickbaity się liczą. I tak przechodząc do tego kryminału, to pomyślałam, żebyśmy jednak, mam nadzieję, że ta kamera mi się nie rozładuje, chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj pogadali właśnie o tym, o co naprawdę chodziło papieżowi Franciszkowi, bo to jest dosyć interesująca historia. Tu bym się musiała, proszę Państwa, zamienić w podcast kryminalny, a na Państwa nieszczęście kryminały lubię, więc będzie o sprawie Emanueli Orlandii, chociaż większość z Państwa podejrzewam, że tę sprawę kojarzy, między innymi z filmu, który był na Netflixie. Paweł pyta, czy szykować meliskę? Nie, myślę, że nie. Chociaż jak ktoś lubi, to proszę bardzo, z cytryną podobno jest dobra. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, kim była Emanuela Orlandii. To była dziewczyna, która urodziła się w 68 roku i była obywatelką 68 i była obywatelką Watykanu. Jej ojciec był świeckim urzędnikiem Kurii Rzymskiej, dokładnie Banku Watykańskiego. Zresztą wcześniejsze pokolenia też. Jej ojciec nie był pierwszym pokoleniem pracującym w Watykanie, po prostu była dzieckiem, które tam wyrastało, tam się urodziła, tam się wychowywała razem z trójką rodzeństwa. Wszystko wydarzyło się w 83 roku, kiedy akurat w czasie, kiedy Jan Paweł II był z pielgrzymką w Polsce. Było gorąco,
To był czerwiec, więc skończył się rok szkolny i Emanuela jechała do szkoły. Mówią, że na lekcje, ale z tego, co słyszałam, to raczej chodziło o próby przed zakończeniem roku szkolnego, przed jakimś koncertem, czymś w tym rodzaju. Ona grała na flecie. Chodziło jej o szkołę muzyczną. I ona poprosiła brata, w związku z tym, że to był bardzo gorący dzień, poprosiła brata, żeby podwiózł ją do tej szkoły. Brat nie chciał. No więc pojechała autobusem, poszła na tą próbę, wyszła z tej próby wcześniej, żeby zdążyć na autobus powrotny. Z budki telefonicznej jeszcze dzwoniła do swojej siostry i powiedziała, że jakiś mężczyzna ją zaczepił i proponował pracę. Proponował, żeby sprzedawała kosmetyki z Avonu, to potem będzie wracało. No oczywiście ona to siostra powiedziała, żeby uważała, ale umówiły się na spotkanie o godzinie 19 gdzieś w mieście i na to spotkanie o 19:00 Emanuela już nie przyszła. Siostra wróciła do domu, Emanueli w domu też nie było, nie wróciła do wieczora, nie było jej w szkole, nie było jej w szpitalu. Rodzice się niepokoili, ale policja w sposób dosyć oczywisty nie chciała przyjąć zgłoszenia, było na to za wcześnie. Ojciec ze swoim bratem próbowali szukać dziewczyny na ulicach Rzymu, ale też jej nie znaleźli, w końcu musieli wrócić do Watykanu, bo bramy były zamykane, po prostu. Rano znowuż rodzice poszli na policję. No ale policja, wiadomo, skoro zginęła młoda dziewczyna, no to najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że dziewczyna uciekła z domu. 2 dni później ta informacja o tym, że dziewczyna zaginęła, a jeszcze jedna rzecz. Pierwszym, który zgłosił się, kiedy rodzice zgłosili, że ta dziewczyna zginęła, policjanci podejrzewali, że uciekła z domu, i wtedy jakiś policjant z drogówki zgłosił i powiedział, że widział tę dziewczynę około 17, rozmawiała z mężczyzną z zielonego BMW. I to zielone BMW będzie nam wracało i proszę zapamiętać. Potem informacja trafiła do prasy, opublikowano numer telefonu do rodziców, jakby dając znak, że kto ma jakieś informacje, może zadzwonić. Wiadomo, że po takim opublikowaniu telefonów, ten numeru telefonu, te telefony się rozdzwoniły, dzwoniła masa ludzi, większość ludzi dzwoniła z bredniami. Dzwonił też jeden mężczyzna, który mówił, że widział dziewczynę właśnie przy szkole muzycznej, która sprzedawała kosmetyki Avonu, ale podała swoje inne imię. Mówiła, że ma na imię Barbara. Potem dzwonił kolejny mężczyzna, też mówił o dziewczynie o imieniu Barbarella, która on twierdził, że mieszka z dużo starszym mężczyzną i też mówił, że sprzedaje kosmetyki Avonu. No i ta dziewczyna miała opowiadać o przygotowaniach do koncertu i o tym, że na tym koncercie miała śpiewać. To było o tyle charakterystyczne, że tej informacji nawet policja nie miała. Ona zwykle grała na flecie, więc przyjęto, że na koncercie miała grać na flecie. Ona rzeczywiście miała śpiewać. Oczywiście telefon miał być na podsłuchu. Po tygodniu w całym mieście wisiały już plakaty, a 3 lipca o sprawie Emanueli Orlandi wspomniał Jan Paweł II. To było bodajże środowe spotkanie. Przekazał wyrazy współczucia rodzinie i apelował do osób odpowiedzialnych za zniknięcie o to, żeby dziewczyna wróciła. Niektórzy tu się dopatrują w takim razie przekazu, że skoro Jan Paweł II apelował do ludzi odpowiedzialnych za zniknięcie Emanueli Orlandi, to znaczy, że on już wtedy wiedział, że jest uprowadzona, a nie że uciekła z domu. Ja przyznaję, że to mi się wydaje bardzo dużą nadinterpretacją, dopisaną po fakcie. Jeżeli dziewczyna zginęła, jeżeli w tych środowiskach watykańskich jednak była znana, było wiadomo, kim ona jest, było wiadomo, kim są rodzice, jeżeli rodzice zapewniali, że no nie mogła uciec z domu, to myślę, że takie przeczucie po prostu porwania nasuwało się w dosyć naturalny sposób i to, że papież apelował do odpowiedzialnych za zniknięcie, nie jest żadnym dowodem na jakąś jego większą wiedzę. Zresztą Jan Paweł II był inteligentnym człowiekiem i gdyby naprawdę coś wiedział i ukrywał, to by się nie wsypał w tak głupi sposób publicznie, po prostu. Policja tak naprawdę
przyjęła w pełni wersję o porwaniu po kolejnych telefonach, kiedy zadzwonił mężczyzna mówiący z amerykańskim akcentem, puścił nagranie z głosem Emanueli i zażądał, czy powiedział, że jeżeli do 20 lipca nie wyjdzie na wolność Ali Akcza, to Emanuela zginie. Dość oczywiste było, że Ali Akcza jednak nie wyjdzie na wolność. Potem dziennikarze dostali kolejny dowód na to, że Emanuela żyje. Dostali ksero jej legitymacji szkolnej i dostali ksero jej odręcznej notatki. No ale to były tylko ksero, więc nie było wiadomo, czy ona nadal żyje. Śledczy chcieli mieć pewniejsze, większe dowody i znowu je dostali. Dostali kasetę magnetofonową z nagraniem głosu dziewczyny. Ona krzyczała, żeby ją zostawili, prosiła Boga, żeby jej pomógł i rodzice byli pewni, że to rzeczywiście jest głos Emanueli. 20 lipca ten termin zwolnienia Ali Akczy upłynął, oczywiście nikt go nie zwolnił. Następnego dnia policja mocno kontrolowała wszystkie samochody w Rzymie. Tego 21 lipca zamknięto też wszystkie wejścia na plac Świętego Piotra. Chyba trochę, tak się domyślam z kontekstu, obawiano się, że może dojść do jakiegoś, że ktoś bardzo spektakularnie postanowi ciało tej dziewczyny po prostu podrzucić, zrobić z tego jakiś spektakl, przedstawienie, no ale ciała tego dnia nie znaleziono. Potem przed Bożym Narodzeniem w tym samym roku jeszcze Jan Paweł II poszedł odwiedzić tę rodzinę Orlandii, poszedł do ich domu i oni sami mówili, że czuli z jego strony takie bardzo głębokie współczucie. No ale dziennikarze niektórzy zaczynali węszyć, że może tak naprawdę wcale nie chodzi o Ali Akcze, że może chodzić o jakieś wewnętrzne porachunki w Watykanie. I wtedy ci dziennikarze, którzy zaczynali węszyć, usłyszeli od swoich przełożonych, że mają zostawić tę sprawę w spokoju. No i tak minęły, proszę Państwa, lata tak naprawdę. W 93 roku pojawił się nowy wątek, czyli 10 lat po zaginięciu Emanueli przyszli do rodziców policjanci ze zdjęciem kobiety, która przebywała w klasztorze w Luksemburgu. No i że ta kobieta była podobna do Emanueli. Polecieli tam wszyscy, no ale rodzice, kiedy ją zobaczyli, uznali, że to jednak nie jest Emanuela. No ale obudziła się w nich nadzieja, że dziewczyna może nadal żyć. Kilka miesięcy po śmierci Jana Pawła II i po emisji programu o zaginięciu Emanueli pojawił się kolejny trop. Trop przedziwny, bo to był telefon z informacją, żeby szukać w krypcie Bazyliki Świętego Apolinarego i żeby sprawdzić, jaką przysługę wyświadczył Renatino kardynałowi Porettiemu. Kardynał Poretti już wtedy nie żył. Zmarł w 97 roku. To był człowiek, który między innymi tworzył seminarium Redemptoris Mater w Rzymie, był przewodniczącym konferencji episkopatu Włoch, oskarżano go też o to, że należał do masonerii. Pani Monika pisze, że musi sprawdzić, czy dokument na Netflixie jest dostępny. Ja nie wiem, czy nie będą lepsze niektóre podcasty nawet na naszym polskim YouTubie, ja jeszcze podam, gdzie warto zajrzeć. No i proszę Państwa, ten kardynał Poretti, ten od Redemptoris Mater i przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, podjął bardzo dziwną decyzję, kiedy jeszcze żył. On się zgodził na pochowanie w kryptach Bazyliki Świętego Apolinarego niejakiego Enrico de Pedis. A ten de Pedis to jest Renatino. Poretti się na to zgodził, chociaż zgodę na ten pochówek musiał wydawać Watykan. Na dodatek zgodził się na to w przedziwny sposób, bo to było już 2 miesiące po normalnym pogrzebie Renatino. Został wyjęty z grobu i pochowany w Bazylice Apolinarego. Proszę Państwa, ten de Pedis, czyli Renatino, to był od młodości porywacz, doskonale znany w rzymskim półświatku. To był taki charakterystyczny typek, bezwzględny z jednej strony, a z drugiej strony na przykład bardzo obsesyjnie dbający o swój wygląd, nazywany wręcz lalką. Po którymś ze swoich pobytów w więzieniu dołączył do gangu kontrolującego innych przestępców, ładnie mówiąc, a wprost zaczął należeć do mafii i stał się jej szefem.
i specjalizował się właśnie w porwaniach. I ten szef mafii został pochowany razem z kardynałami. No i oczywiście pojawia się tutaj pytanie, jaką przysługę ten szef mafii od porwań wyświadczył kardynałowi, że kardynał zgodził się na jego pochówek w tak prestiżowym miejscu. Już tego mafioza tam nie ma w tym grobie, żeby nie było wątpliwości. Ale kiedy zajrzano do tej krypty mafioza, no znaleziono tylko jego ciało, nic więcej. Tyle, że proszę Państwa, przy okazji znaleziono, proszę Państwa, znaczy dotarto do kochanki tego mafioza. Kochanka tego mafioza miała na imię Sabrina i opowieść tej kochanki podgrzewa nam atmosferę jeszcze bardziej, bo ona zaczęła mówić najpierw dziennikarzom, a potem śledczym, że właśnie w tym czasie, kiedy była porwana Emanuela, podała datę, do samochodu, którym ona jechała z Renatino, podjechało, uwaga, zielone BMW i wewnątrz tego samochodu była dziewczyna. I ona z Renatino zabrała tę dziewczynę do domu swoich rodziców. Była tak zakochana w Renatino, że w ogóle nie protestowała, chociaż tę dziewczynę z plakatów już kojarzyła. Faszerowali tę dziewczynę lekami, a po 10 dniach mężczyźni ją gdzieś zabrali. Potem jeszcze kazali Sabrinie zawieźć Emanuele na stację benzynową na terenie Watykanu. Tam miał na nią czekać samochód na watykańskich blachach i miał odebrać Emanuele. I ona mówi, że tę dziewczynę odebrał jakiś duchowny. Śledczy z trudnością jej wierzyli, to była kochanka mafioza, litości, tak? To nie jest najbardziej wiarygodny świadek, ale sprawdzali fakt po fakcie, miejsce po miejscu, musiała opisać wszystkie szczegóły, no i kurka, nie dawało się tej laski w żaden sposób złapać na kłamstwie. Wychodziło na to, że rzeczywiście mówiła prawdę, no i że ta Emanuela 2 tygodnie po porwaniu rzeczywiście znalazła się w Watykanie gdzieś w rękach jakiegoś duchownego. Jakie hipotezy wysnuwała policja? Tutaj Państwo już też podrzucają. Po pierwsze, mówi się o tym, że porywacze żądali okupu tak naprawdę od Watykanu, chociaż Watykan nigdy się do tego nie przyznał. Jakiś inny mafiozo po latach w innej sprawie zaczął mówić, że chodziło o pieniądze mafii, które były zdeponowane w Banku Watykańskim, a potem Bank Watykański nie chciał tych pieniędzy im oddać. I znowuż pojawiały się spekulacje, my tu mówimy absolutnie o spekulacjach, tak, o pomysłach na wyjaśnienie sprawy, a nie o faktach. Pojawiały się takie pomysły, że mogło chodzić o pieniądze dla, uwaga, polskiej Solidarności, bo oficjalnie Watykan nie mógł Solidarności jako organizacji politycznej przekazać pieniędzy, no więc one były pożyczone od mafii, albo że Bank Watykański, też już Państwo o tym wspomnieli, był miejscem prania brudnych pieniędzy. Na żadną z tych sytuacji nie ma absolutnie żadnych dowodów. Potem jeszcze była historia z gościem, który w 2013 roku podrzucił do studia filmowego w Rzymie flet Emanueli. On się przedstawiał jako Marco, trochę zaczął robić karierę, trochę opowiadał, że oni też porwali drugą dziewczynę, która zaginęła bodajże miesiąc po Emanueli i mówił, że chodziło rzeczywiście o to, że to był spisek wewnętrznej grupy w Watykanie, że ta wewnętrzna grupa w Watykanie bała się, że Ali Akcza zacznie mówić za dużo, chcieli mu zamknąć usta, czyli dać mu wolność. I chodziło o to, że jak porwą dziewczynę, to Watykan na pewno wypuści Ali Akcze i wtedy wizerunkowo nie ucierpi. To się nie sprawdziło, więc bo Ali Akcze nikt nie zwolnił. Temu gangsterowi Marco ostatecznie udowodniono, że nie brał udziału w tym porwaniu, że nie zna szczegółów, które powinien był znać, gdyby rzeczywiście brał udział w porwaniu Emanueli Orlandi. Mógł
mógł brać udział w porwaniu czy w zniknięciu tej drugiej dziewczyny. Nie do końca wiadomo, skąd miał ten flet. Pani Aneta pisze, że tam spekulacja goni spekulacje. No i jestem ciekawa, czy kiedykolwiek to się wyjaśni. Tutaj Państwo też zwracali uwagę na to, że kiedy papież Franciszek został wybrany papieżem, spotkał się z bratem i z mamą Emanueli i powiedział dwukrotnie, że Emanuela jest w niebie. No i znów możemy się tutaj doszukiwać jakiejś głębokiej wiedzy papieża i tajemnego przekazu, a możemy uznać, że papież po prostu w to wierzy, albo że jest przekonany, ale nie, że ma jakąś tutaj wiedzę śledczą na ten temat. Ciekawie się zrobiło, proszę Państwa, w 2016 roku, i to jest dla mnie fascynujący wątek, bo wtedy, w 2016 roku, z Watykanu wyciekła korespondencja arcybiskupów. Dziennikarze mieli wtedy wytoczone za to procesy, ale właśnie przy okazji tych procesów wyszło na jaw, że Watykan prowadził własne postępowanie i śledztwo w sprawie zaginięcia Emanueli Orlandi i że nie wiedział o tym nikt, ani policja nie wiedziała, że coś się toczy na ten temat w Watykanie, ani rodzina tego nie wiedziała. Co się okazało? Okazało się również, że w pewnym momencie kardynał Lorenzo Antonetti zatrzymał całe to postępowanie watykańskie. Antonetti był przewodniczącym czegoś, co się nazywa administracją dóbr Stolicy Apostolskiej. Był tym przewodniczącym do 1998 roku, czyli inaczej mówiąc, był przewodniczącym prefektury, która odpowiada za sprawy ekonomiczne Watykanu, po prostu trzymał całą kasę watykańską. I wyszła wtedy na jaw taki prywatny lista wydatków związanych z, i to jest cytat, opuszczeniem domu przez Emanuele Orlandi. Tam były pieniądze na wyżywienie, na zakwaterowanie, na transport. No można by przy dużej dozie dobrej woli przypuszczać, że to mogła być kasa na dochodzenie i na prowadzenie śledztwa. Problem polega na tym, że te miejsca, za które płacono, były w Anglii i że wydatki na ten cel były ponoszone od miesiąca po zaginięciu Emanueli aż do 1997 roku, przez 14 lat. Miejscem, które było opłacane z tych watykańskich pieniędzy, to był pensjonat dla młodych dziewcząt w Londynie, prowadzony przez zakonników, a ostatni wpis na tej liście brzmi: transfer do Watykanu, zakończenie zadania. Ale znów, to wszystko, co tutaj wypłynęło, to były komputerowe listy, gdzie nie da się w żaden sposób stwierdzić ich autentyczności i znów, no, trudno jest na nich polegać, czy robić z nich taki dowód, który bezspornie udowodni czyjąś winę. Potem pojawiła się kolejna wskazówka, to już zupełnie pamiętam, niedawno było, żeby szukać konkretnego grobu na starym cmentarzu. Ten grób był bardzo dziwny, bo cmentarz był stary i w zasadzie opuszczony. Na tym jednym grobie ciągle ktoś stawiał świeże kwiaty i świece. Miały w nim leżeć dwie pochowane dawno temu kobiety, a ostatecznie, kiedy ten grób otwarto, okazało się, że nie leży w nim nikt. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć więcej, to ja tutaj bardzo serdecznie polecam na YouTubie. Pani Natalia prowadzi podcast Przesłuchanie, podcast kryminalny, i ona bardzo szczegółowo całą tę historię opracowała. Ja też od niej się tutaj uczyłam. Brat Emanueli, Pietro, wydał książkę. Wynajmuje wciąż kolejnych adwokatów. Wierzy nieustannie, że jego siostra żyje i jest przekonany, że w Watykanie są osoby, które znają prawdę o tym, co się stało. W tym filmie na Netflixie, z tego co o nim czytałam, bo mówię, nie oglądałam, bodaj przyjaciółka Emanueli opowiadała, że Emanuela skarżyła jej się, że ktoś z bliskiego otoczenia Jana Pawła II próbował się do niej zbliżyć. Miała tu na myśli jakiś rodzaj molestowania seksualnego, ale to
Ja tego nie widziałam. Ali Akcza mówi, że chodziło tylko o niego, że chodziło rzeczywiście o jego zwolnienie i że Emanuela nadal żyje uwięziona w jakimś klasztorze. Ale to, ile opowieści już słyszeliśmy od Alego Akczy, to sami pewnie Państwo pamiętają i każda jest coraz bardziej fantastyczna. W styczniu tego roku watykański promotor sprawiedliwości Alessandro Didi wznowił sprawę. Po pierwsze, po kilku prośbach Pietro Orlandiego, ale też z pełnym i absolutnym poparciem papieża Franciszka. Tutaj mówi się, że papież chce, żeby prawda wyszła na jaw bezwarunkowo, to jest cytat, i że ma w tej kwestii żelazną wolę wyjaśnienia tej sprawy. Ale ostatnio Pietro Orlandi wystąpił w programie telewizyjnym. No i to rozpętało burzę. Wystąpił w programie, ale trochę wcześniej spotkał się właśnie z Didim, z prokuratorem watykańskim i ze swoją adwokatką. Spotkali się w trójkę. Rozmowa trwała 8 godzin. I Orlandi przedstawił prokuratorowi wszystko, co miał. W tym również nagranie jednego z mafiozów, który oskarża w tej sprawie Jana Pawła II i mówi o jego bezpośrednim związku ze sprawą Emanueli. Mafiozo mówi między innymi o tym, że papież wiedział, że do Watykanu sprowadzane są nieletnie dziewczyny w celach wiadomych. I kiedy Orlandi opowiadał o tym spotkaniu z prokuratorem w telewizji, to odtworzył też to zeznanie, świadectwo, tę opowieść mafioza. Powiedział też, dodając już od siebie, że opowiadano mu zresztą o wieczornych eskapadach papieża, który z dwoma polskimi przyjaciółmi, monsignorami, jeździł czasem po mieście wieczorem, z pewnością nie po to, żeby błogosławić ludziom domy. No i to wywołało, jak się łatwo domyślić, potężną burzę. I to jest, proszę Państwa, ten kaliber oskarżeń, o których mówi świat, a nie to, że Marcin Gutowski udowadnia, że Jan Paweł II wiedział, co to jest molestowanie seksualne i że zdawał sobie sprawę z tego, że ksiądz może dotykać dzieci w miejscach intymnych, tak? I że taką wiedzę do siebie dopuszczał. Oczywiście świat tutaj zareagował. Piszą o tym, sprawdziłam naprawdę wszystkie agencje prasowe. Reuters, żeby było śmieszniej, do tego tekstu dołożył zdjęcie Jana Pawła II na Pałacu Prezydenckim, to co się stało u nas niedawno. Pierwszy oczywiście zabrał głos kardynał Dziwisz, zabrał głos watykanista Andrea Tornielli i zabrał głos sam papież Franciszek właśnie. I trudno się dziwić. Trudno się dziwić, bo znajdujemy się trochę na poziomie rynsztoka, gdzie nie ma absolutnie żadnych dowodów na udział Jana Pawła II i na to, że, przepraszam, jeździł nocami po mieście. Nie ma tutaj nawet próby jakiejkolwiek argumentacji. To jest zrzucanie dwuznacznych oskarżeń na zasadzie coś mi mówiono, domyślcie się sami. I to jest najbardziej niesprawiedliwa i nieuczciwa próba zdyskredytowania człowieka. To są takie kalumnie, za które żyjąca osoba po prostu mogłaby natychmiast wytoczyć proces i bez wątpienia by go wygrała. Tego się po prostu nie robi nikomu. Anonimowe oskarżenia ze strony człowieka współświadka, co trzeba podkreślić, bez osób skrzywdzonych czy wykorzystanych, bez świadków, no to jest coś, co się nie powinno wydarzyć. Zwłaszcza, że prokurator watykański również nie dostał od Pietro Orlandiego i jego adwokatki nazwisk, więc prokurator nie jest w stanie sprawdzić, zweryfikować tych pogłosek czy tego, co ów mafiozo mówi. I proszę Państwa, myślę, że zupełnie czymś innym jest to, że ktoś staje przed nami i mówi, zostałem skrzywdzony, a czymś innym jest to, kiedy ktoś z boku stoi i mówi, mówiono mi, że on nocami wychodzi, wiecie, nie? I puszcza oczko. Ale też, zanim tutaj wylejemy kubeł jakiś, nie wychodź teraz fufelek.
Zanim tutaj wylejemy nasze oskarżenia na Pietro Orlandiego, my musimy rozumieć też, ja czytałam włoskie media, że on wcale nie miał, tłumaczy on teraz, że nie miał zamiaru oskarżać Jana Pawła II, że po prostu chciał przekazać prokuratorowi absolutnie wszystko to, co dostał i usłyszał, żeby prokurator miał jak najlepsze wyobrażenie sytuacji, żeby wiedział i słyszał absolutnie wszystko to, co wiedział i słyszał Orlandi. Co więcej, Orlandi mówi, że Franciszek ma absolutną rację, broniąc Jana Pawła II przed zarzutami. I nie wiadomo do końca, czy Pietro chciał wywołać taką burzę, czy trochę wzięły górę emocje i wszystko wymknęło się spod kontroli. I z jednej strony możemy pomyśleć, że no mamy przed sobą brata, który jest dawno po 60 i od 40 lat, proszę Państwa, nie przestaje szukać swojej siostry. I to włącza mi trochę hamulec i nie mam ochoty robić z niego diabła wcielonego, który zaatakował naszego świętego papieża. Raczej byłabym skłonna przychylić się do twierdzenia, że rzeczywiście chciał powiedzieć prokuratorowi wszystko. Może po 40 latach bezradności coraz bardziej ulewa mu się frustracja. Prawdopodobnie popełnił ogromny błąd, mówiąc o tym nie tylko prokuratorowi, ale mówiąc również w mediach. Bo zrobił coś, czego robić nie wolno, takich kalumnii się publicznie nie rzuca, no ale nie przekonywałabym Państwa, że tak jak Przemek pisze, bierze Pietro Orlandi udział w światowym spisku przeciwko Wojtyle. No nie sądzę. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że to jednak bardzo fajne jest mieć kogoś, kto po 40 latach nadal nie przestanie cię szukać i nadal nie przestanie o ciebie walczyć. Taki brat czy taki mężczyzna w pobliżu to jest skarb. Szkoda, że Emanueli nie było dane się tym nacieszyć. Z drugiej strony, proszę Państwa, no my też musimy trochę wiedzieć, że no to Pietro Orlandi odmówił tamtego dnia odwiezienia Emanueli do szkoły. Ona wyszła z tego domu wkurzona, trzaskając drzwiami i już nie wróciła. I nastolatek mógł przeżyć traumę i może mieć jakieś nieprzepracowane poczucie winy, które teraz mu nie pozwala się pogodzić z odejściem siostry i każe mu szukać winnych za wszelką cenę. My tutaj chyba no niespecjalnie mamy kompetencje i niespecjalnie mamy prawo, żeby mu urządzać publiczną psychoterapię. Jakby z rodzinnym, osobistym cierpieniem on musi sobie poradzić sam. My musimy być na tyle rozsądni, żeby odpowiednio filtrować jego słowa. W każdym razie jestem przekonana, że jeżeli ta sprawa kiedykolwiek się rozwiąże, to na pewno nie będzie to rozwiązanie nudne i banalne. To z każdej strony będzie prawdopodobnie wstrząsające, cokolwiek się okaże. Ważne jest, proszę Państwa, żebyśmy rozumieli proporcje i widzieli różnicę między dokumentowaniem świadectw osób skrzywdzonych, a rzucaniem oskarżeń na podstawie plotek i plotek gangsterów. I żebyśmy się nie dawali nabierać nikomu, nawet katolickiej agencji informacyjnej, kiedy ktoś nas próbuje przekonać, że papież zareagował na sytuację w Polsce i że za chwilę będzie wyklinał TVN-y. Oczywiście są takie głosy, również we włoskich mediach, które próbują te wydarzenia ze sobą łączyć, ale jeżeli ktoś na serio uważa, że Marcin Gutowski przygotowywał grunt dla Pietro Orlandiego i że obaj biorą udział w wielkim światowym spisku przeciwko papieżowi z Polski, no to ja już nie pomogę, lekarzem nie jestem. Tyle chyba na dziś, proszę Państwa. Oczywiście ja nieustannie zapraszam do wspierania istnienia tego programu przez serwis Patronite. Link Państwu tutaj podrzucam. Mają szansę Państwo dołączyć do elitarnego grona fantastycznych ludzi, którzy się tu zaczęli zaprzyjaźniać i rozmawiać ze sobą po godzinach trwania programu, a ja dzięki temu mogę pracować dla najlepszego pracodawcy na świecie, czyli dla swoich patronów, którym niezmiennie za obecność w różnych wymiarach i za wsparcie w różnych wymiarach dziękuję. Pani Anna mówi, że brakuje jeszcze cyklistów w tym spisku. I tyle na dziś. Odsyłam jeszcze raz do podcastu kryminalnego, bo tam się Państwo o Emanueli Orlandi. Państwo widzieli kiedyś upartego kota? Fufu, no pokaż się, co ty robisz. Będzie drapał w szafę, bo chce wyjść z pokoju. Zaraz cię wypuszczę, kończymy. Obiecywałam, że będzie krócej.
10 minut krócej. Mam nadzieję, że nie za krótko. Obiecuję, że to jest kwestia tygodnia, może dwóch, że wrócimy do tej mojej normy. Ja wracam do pracy poza mediami. Państwu życzę dobrej nocy i do zobaczenia w czwartek o 21:15. Może uda nam się wrócić do syntez synodalnych, a to nie byle co, bo proszę Państwa, następna w kolejce synodalnej czeka Warszawa. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.